game. Dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnym filmiku, w którym zaprezentuję przykładową rozgrywkę w grę w Star Realms. Opis dokładnej instrukcji znajdziecie w linku poniżej. Powinniście już mniej więcej wiedzieć, o co chodzi w tę grę. Starzy wyjadacze nie będą mieć żadnego problemu ze zrozumieniem zasad. Jeśli jesteście nowi, to zachęcam, najpierw odwiedźcie tamten filmik, a później zerknijcie ponownie tutaj, gdzie pokażę Wam kolejną już przykładową rozgrywkę właśnie w tę rewelacyjną, kultową wręcz grę deck buildingową. Zapytacie zapewne, dlaczego kolejna rozgrywka? Otóż powód jest prosty. Uwielbiam grać w tę grę. Cieszę się, że mogę Wam pokazać, jak wygląda dany przebieg partii. A dodatkowo, jak sami zresztą zauważycie, kolejna prezentacja rozgrywki pokaże kolejne walory tej rywalizacji pomiędzy dwoma graczami z racji bardzo rozbudowanej talii handlu, gdzie tak naprawdę każda partia może być inna i jest inna. Znaczniki żywotności, tak jak poprzednio, odrzucam z racji wygody prezentacji, szybkości gry i będę korzystał ponownie ze znaczników z gry, zapożyczonych z gry Hero Realms. Zapraszam do rozgrywki. Pudełko odkładamy, rząd handlu wykładamy, 5 kart oczywiście na jako podstawowa i zawsze kluczowa ilość tych kart właśnie w tym rzędzie. Zarówno jak i przeciwnik, 10 kart, 8 zwiadowców, 2 żmije. Ja rozpoczynam, chociaż nie, tym razem może niech rozpocznie przeciwnik. 3 karty, 3 do wydania. Kupuję bota czerwonego, od razu na 100 kart odrzuconych. Teraz będzie moja tura, już zaczynam z 5. Przetasuję, bo tego jeszcze dzisiaj nie robiłem. W kolejnej turze przeciwnik oczywiście rozpocznie z 5 kartami na ręce. Ja mam 4 złota do wydania i jedno obrażenie, więc jedno obrażenie już zadaję. 4 złota do wydania, kupuję igłę mimetyczną. Nie widzieliście jej w poprzednich rozgrywkach, a ona, tutaj jest nawet napisane, ten okręt pozwala skopiować inny okręt włożony na rękę. Jeśli to będzie jakikolwiek statek bojowy, to nie tylko staje się jego jakby sojuszem, ale też gdybym miał jeszcze jakąkolwiek czerwoną włożoną, to jest też sojuszem dla frakcji czerwonej, więc bardzo mocna karta. Lubię ją kupować, lubię ją używać, bo nieźle potrafi czasami zamieszać. Dobra, 5 kart teraz przeciwnik. 5 złota, co może kupić? 5 złota, kupił czerwoną. Pójdzie może w żółtego za 3. 100 kart odrzuconych, ma jeszcze 2 punkty złota i może pójdzie w bloby zielone. Proszę bardzo, teraz moja tura. Mam 5 kart, jedno obrażenie, czyli 48, do wydania 4. Kupuję ten kuter za 2, obrażenie zadane, więc od razu na 100 kart odrzuconych. Mam jeszcze 2 punkty złota, nic już nie kupię, kupuję odkrywcę. Wszystkie wykorzystane karty wpadły mi na 100 kart odrzuconych, więc przetasowuję od razu. Bardzo ważna czynność, tak jak wspomniałem wcześniej. Tasujmy ten 100 kart odrzuconych, aby jak najczęściej te karty pracowały, jak najbardziej rotowały między sobą, by każde rozdanie na stół było nieco inne. 100 kart odrzuconych wzięte automatycznie po przetasowaniu i podłożeniu kart na stos talii aktywnej, więc tutaj jest opcja złomowania, więc to zostaje mi opcja tylko z ręki. Nie mam stosu kart odrzuconych. I co robimy? Mam 4 złota do wydania. Kupiłem już żółte, więc idę za 3 z tej karty i złomuję sobie od razu dzięki tej opcji jedną kartę. No niepotrzebnie, bo mogłem, widzicie, kurczę, jeden pieniążek złota sobie zostawić na zakup tego bota, no ale się nie zdecydowałem. Obrażenia. 2 obrażenia. 48. Czasami warto jest poczekać, co się pojawi. Ja o tym nie pomyślałem i stąd no moje troszeczkę gapowe, bo ten bot byłby jak najbardziej tutaj mile widziany w talii, no tym razem przeciwnika. Podobna sytuacja, stos kart odrzuconych przetasowany automatycznie staje się stosem talii aktywnej, więc gdybym miał zoomowanie, to również z ręki. Mamy zielony znacznik autorytetu, czyli się leczę o 4, czyli z 48 na 52. Jedno obrażenie, 47 i 5 punktów do wydania. Kupuję na pewno za 3 ten oto jacht.
żeby mieć jak najwięcej statków w tej samej frakcji. No szkoda, że nie mam na tę bazę, bo jest bardzo dobra. Zostały mi dwa pieniążki, więc kupuję sobie też oto ten tutaj bot za jeden i zobaczymy, mam jeszcze jeden pieniądz. No niestety nic już nie kupię, więc cały mój próg. Przeciwnik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Żółty statek pozwalający dobrać kartę, więc to robię. Ma też opcję złomowania. Jest to opcja jednorazowa. Jeśli przeciwnik się zdecyduje, to automatycznie każe mi w kolejnej turze odrzucić jedną kartę z ręki. Ale tego nie robię, bo jest za wcześnie. Mam 6 punktów złota. No i co tu mogę kupić? No jest co wybierać. A pójdziemy teraz w bloby, bo ten gracz kupił już wcześniej bloba, więc kupujemy sobie za 6 mocną kartę, jakim jest kolejny blob. W połączeniu z kombosami, no nieźle mnie tam osłabi. A ważne jest to, żeby dlaczego kupiłem też bloba? Gdyż jak zauważyliście, ja w swojej turze kupiłem statki Niebieskiej Federacji Handlowej. One mają w swojej unikatowej cesze leczenie, więc temu przeciwnikowi, jeśli chodzi o dobrą strategię, zależeć będzie, żeby tych obrażeń zadawać jak najwięcej, żeby to niwelować te punkty autorytetu, które ja odzyskam po leczeniu. To tak. Jeśli chodzi o taka aluzja wyjaśniająca, na co też warto zwracać uwagę. I właśnie tu już weszła igła. Nie mam żadnego bojowego okrętu, więc on może mi skopywać jedynie jednego zwiadowcę, więc automatycznie on staje się zwiadowcą, więc mam nie 4, a 5 punktów złota. Co mogę kupić? No kupuję na pewno tę bazę za 4, mam jeszcze jeden punkt. No i nic nie kupię, bo mi braknie jednego, żeby zakupić kolejnego bota. Mój ruch skończony. Przeciwnik, dwie karty z stali aktywnej, przetasowujemy karty odrzucone i automatycznie znowu staje się talią aktywną, czyli znowu sytuacja ze złomowaniem. I teraz tak, co mi się opłaca? Mam tu 4 punkty złota, wydam na pewno 3 na ten i zobaczymy, co mi tutaj, no jest za jeden, więc kupuję. Za całe złoto, a złomuję z racji opcji tej karty tę oto żmiję. Mam też możliwość zezłomowania karty z rzędu handlu i to jest ważne. Wiedząc, co ja kupuję i wiedząc, co kupuje przeciwnik, czy, znaczy wiedząc, co kupuje przeciwnik i widząc, co ja kupuję, może zdecydować, co zezłomować, żeby mi troszeczkę popsuć plany przy następnym zakupie. I co takiego mogę ja według przeciwnika kupić? No mogę kupić na pewno ten okręt, ale on jest za 8, więc prawdopodobnie nie będę miał złota, lub tego mecha, który raz, że zadaje 6 obrażeń, to jeszcze dodatkowo pozwoli mi zezłomować, zniszczyć bazę, która tutaj będzie. Więc prawdopodobnie niszczymy to na pewno, z tej gry odrzucamy stali i mamy jeszcze 4 punkty obrażenia, zadajemy z 52 na 48. Ruch zakończony. Teraz moja tura. Raz, dwa, trzy. Przetasowujemy 100 kart odrzuconych, dobieramy 2 i automatycznie 100 kart aktywnych. I teraz tak, 2, 3 plus 2, 5 punktów do zakupu. No jest co kupować, na pewno kupuję bota za 2. Mam jeszcze 3 punkty. No i idę w bazę za 3, czyli złoto wykorzystane. Nie odrzuciłem, gdyż po wydaniu złota decyduję się zezłomować tę kartę, czyli odrzucić ją z mojej talii. Czyli mam dodatkowo 2 punkty obrażeń plus 1, czyli 3, czyli 44 ma przeciwnik. No i oczywiście uzupełniamy rząd handlu. Ja swoją odrzucam. 2, 3, 4, 5. Ponownie statek frakcji Gwiezdnego Imperium, pozwalający dobrać kartę, więc to robię. I zobaczcie, już się uruchamiają pomału kombosy. Ma oczywiście opcję złomowania, dzięki czemu dobrałbym kartę. Tutaj złomowanie ja bym odrzucał, ale na razie się jeszcze z tego nie decyduję. Co nie znaczy, że nie będę jako w mojej turze następnej odrzucał karty, gdyż ten fraktowiec, ta fregata nakazuje mi to zrobić, ale to tylko zaraz dojdę. Najpierw złoto. 1, 2, 3, 4 złota. Co mogę kupić? Kupuję na pewno bloba zielonego za 2. Mam jeszcze 2 punkty złota. No i kupuję tę korwetę też za 2. Żółto. Dobra. Złoto kupione. Za złoto kupione. Teraz obrażenia. 4 plus 2 dzięki zdolności sojuszu, czyli 6. I tu jest aż 8, czyli 6, 8, 14. Czyli z 48 robi się już automatycznie 34. Widzicie, jaki jest to mocny blob. I wszystko. Najpierw dobierzemy kartę.
Mam 34, moja tura. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, fajna karta weszła, fajna baza pozwalająca wybrać jedno złoto albo odrzucić do dwóch kart z ręki po to, żeby ze stali aktywnej dobrać sobie jedno, więc ja się na to decyduję, odrzucam sobie tego zwiadowca, dobieram kolejną kartę, no też zwiadowca. Ta opcja pozwala złomować, więc oczywiście to robię, czyszcząc kartę i teraz mam dwa niebieskie statki. Gdybym miał dwie bazy teraz w grze, to ta umiejętność tej karty pozwalałaby mi dobrać kolejne dwie karty na ręce, ale mam jedną, więc z tego nie skorzystam. Najpierw leczę. 3 plus 4 to jest 7, czyli mam 41. Złoto. Tego złota nie wykorzystuję, bo przetasowałem, znaczy dobrałem sobie kartę i odrzuciłem. Czyli tak, 1, 2 plus 2 to jest 4, plus 2 to jest 6. Co mogę kupić? No kupuję sobie na pewno mecha bojowego za 4. Mam jeszcze 2 punkty złota i kolejnego bota za 2. Złoto wydane, jeszcze obrażenia. Tutaj nie wchodzą, bo nie mam sojuszu, ale tutaj wszedł sojusz, czyli 4 punkty obrażeń, czyli równe 40 ma przeciwnik. Baza oczywiście zostaje, jest ona jednocześnie posterunkiem, więc żeby przeciwnik mnie osłabił, musi najpierw mi ją zniszczyć. Tura przeciwnika, 2, stos kart odrzuconych przetasowujemy, dobieramy 2, raz i 2. Ponownie statek pozwalający dobrać, więc oczywiście to robię. Oj, proszę, aj, nie odrzuciłem, kurczę. Widzicie, jak to jest, jak się szybko pokazuje grę, żeby jak najlepiej ją zaprezentować. No moje gapowe, przepraszam Was najmocniej, w poprzedniej turze nie odrzuciłem jednej karty, a co powinienem uczynić? Czyli teoretycznie mogę sobie w ramach uczciwości wrócić na rękę tego zwiadowcę. Chociaż nie, no też bym go złomował, no nic. No moje gapowe, nie będę kombinował, przepraszam Was najmocniej. Teraz na pewno nie zapomnę. Czyli tak, może najpierw zakup, 4 punkty złota, co kupujemy? No kupujemy na pewno 2, od razu biorę w ciemno statki frakcji żółtej, żeby mieć tych odrzutów na ręce dla przeciwnika jak najwięcej. Mam jeszcze 2 punkty złota, nic nie kupię, ale biorę sobie odkrywcę. Od razu ją odrzucam na stos kart odrzuconych. Obrażenia. 4 plus 2, 6 plus 1, 7, czyli niszczę bazę za 4. Zostają 3 z 41 na 38. I odrzucam kartę. Jejku, żeby nie zapomniał. No widzicie, jak to jest, ale spokojnie. Nawet jak będziecie grać z kimś, to też się czasami zdarzy. No nie powinno, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. No i dobra, ja muszę odrzucić jedną kartę, więc odrzucam sobie... No co mogę odrzucić? Odrzucam sobie zwiadowcę. Mam teraz znów igłę, niestety z żadną inną bojową kartą, więc kopiuję ją jako złoto, żeby wziąć bota za 3. Stos kart odrzuconych, jedno obrażenie. Ojejku, ile mój miał przeciwnik? Przeciwnik miał 40, o ile dobrze pamiętam, i to by było. A jeden punkt obrażeń, czyli miał 40, czyli 39. Troszkę się zakręciłem z tym odrzutem, ale no przepraszam Was najmocniej. Dobieramy kartę. Przeciwnik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ponownie będę musiał odrzucić. To już na pewno nie zapomnę, bo już tak raz się człowiek pomyli, tak później pamięta to aż do końca chyba dnia. Czyli tak. Ile mamy złota? 3 plus 2 to jest 5. Co kupujemy? Na pewno bloby zielone dla wzmocnienia tej frakcji w mojej talii. I 3 kolejnego bloba, tym bardziej baza, która jest nie posterunkiem, a zwykłą bazą. Obrażenia. 4 plus 8. A jeszcze mam, przepraszam, dobierz kartę. Opcja sojuszu, nie zwróciłem uwagi. Już dajemy, czyli kolejne złoto, ale akurat nie wykorzystam. 4 plus 8, 12 plus 2 zdolność sojuszu, czyli mamy 14, czyli z 38 na 24. Ja oczywiście teraz odrzucam kartę, aż powtarzam to głośno, żeby po prostu nie zapomnieć. Stos kart odrzuconych przetasowuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jednocześnie odrzucam kartę. Korzystam ze złomowania, więc to, co odrzuciłem, od razu złomuję. Mam 2 punkty złota, no nic nie kupię. A i też sobie nie będę śmiecił talii tym odkrywcą, więc złoto przepada. I obrażenia. 4. 39 na 35. Nie decyduję się na złomowanie, żeby zadać kolejne 5 obrażeń, bo baza, tylko raz posterunkiem, wydaje mi się, że lepiej mi się teraz przyda. Teraz tura przeciwnika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
dobierz kartę, ale zanim dobiorę, to złomuję, póki mam jeszcze 100 kart odrzuconych, jedną kartę, więc to będzie zwiadowca. Zanim dobiorę, dzięki frakcji żółtej, to właśnie to uczyniłem. Dobieram i sojusz zielonych, który pozwala również dobrać kartę. Proszę bardzo, kolejna frakcja zielona, kolejny sojusz, kolejne, dobierz kartę. Czyli mamy już teraz dość spory kombos. Dobra, dla lepszego tutaj zobrazowania wam tutaj pokażę, żeby było czytelniej. Złomowanie zrobione, dobrane karty od każdego tutaj sojuszu. Złoto. Raz, dwa i plus dwa to jest cztery, co możemy kupić. No z rzędu handlu nic. Mogę oczywiście złomować za trzy, żeby mieć siedem, ale się na to nie decyduję, bo liczę na to, że ta baza posłuży mi jako sojusz dla następnej rozgrywki. Czyli mam cztery. No nic nie kupuję. Rezygnuję tak samo z kupna odkrywców, żeby nie śmiecić tanie. I teraz obrażenia. 1 plus 6 to jest 7, plus 3 to jest 10 i 8, 18, z czego 5 idzie na bazę, czyli zostaje 13, czyli zostaje mi tylko 11, słuchajcie. Mogę też zezumować kartę z rzędu handlu, ale są same drogie, więc liczę na to, że przeciwnik liczy na to, że ja już w następnej turze nic nie kupię, bo są karty po prostu za drogie. Kończy się jego tura, moja. No jest 11 do 35, więc jest nieciekawie. Oby coś doszło. Tym razem nie muszę odrzucać, więc jest dobrze, nie mam co, nie przegapię tego. Złomujemy, no oczywiście, że złomujemy. Gdzie są zwiadowcy? Proszę bardzo. Leczę się na początku za 7, czyli mam 18. Jest szansa, że jeszcze trochę dożyję. Złota. 1 plus 2 to jest 3, plus 2, 5, plus 1, 6. No mogę coś kupić, no tylko tę bazę. Ale jest nie złą bazą, bo jest śmietniskiem, czyli pozwala złomować z ręki lub ze stosu kart odrzuconych, a dodatkowo daje mi ochronę przed obrażeniami o minimalnej wartości 5. Więc żeby przeciwnik mnie osłabił, musi mnie najpierw na tę wartość zaatakować. Dokładamy kartę. Obrażenia dla przeciwnika. 1 plus 4, zobaczcie, że się uruchomił sojusz, to jest 5. Ja automatycznie mogę mu zniszczyć bazę, bo o takiej wartości jest ta baza, lub zadać mu tutaj obrażenia. No ja się decyduję na bazę, gdyż jak wejdą kolejne zielone, to znowu mnie tutaj troszeczkę poosobiają swymi sojuszami, nie ryzykuję. Przeciwnik, no widzicie? O, i tak mu weszły, więc to tam za wiele mi nie pomogło. Dobra. Mogę złamować kartę z rzędu handlu, no robię to na pewno, niszczę ten okręt dość mocny, bo jak ja bym go kupił, to naprawdę miałbym potężną kartę na ręce, ale przeciwnik mi to uniemożliwia, złamując ją dzięki opcji na karcie zielonej. Dobieramy, mam 2 i 3, 5 punktów złota, kupuję za 4 bazę, mam jeszcze 1 i kupuję tego bota od razu za właśnie ten 1, czyli 5 złota wydane. Dokładamy obrażenia. 4 plus 4, 8 plus 2, 10 plus 2, 12. No i widzicie, z 18 robi mi się tylko 6. I dodatkowo ja w swojej następnej turze odrzucam kartę. 3, 4, 5. Odrzucam zwiadowcę. Za pamięci. Mam bazę, która pozwala mi nieco te karty przetasować, ale się na to nie decyduję, bo wszedł fajny sojusz. Mogę zazumować aż 3 karty ze stosu kart odrzuconych lub z ręki, bo też dlaczego 3? Dwie opcje podstawowe plus opcja sojuszu, więc 3 karty mogę sobie zezłomować, co oczywiście czynię, licząc na to, że jeszcze przeżyję troszkę. Raz, 2 i 3. Liczę na to, że przeżyję nieco i będę mógł tego przeciwnika nieco jeszcze urządzić. Obrażenia. 2 plus 4 to jest 6. Tutaj nie decyduję się na złoto, tylko na obrażenia. Czyli tak, tu 6, tu 5 to jest 11, 24. A ile mam teraz złota? 2 plus 1, czyli 3. No decyduję się na pewno na wahadłowiec za 1. Mam jeszcze 2. Kolejny wahadłowiec, licząc na to, że mnie trochę podleczy, mam 1 punkt złota, no i już nic. Dlaczego złoto? No bo nie skorzystałem z opcji przetasowania. Mój ruch się skończył, przeciwnik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, chyba jeszcze przeżyję. W następnej turze ponownie będę musiał odrzucić kartę. I tak, obrażenie, ale najpierw może złoto.
Raz, dwa, plus dwa, cztery, czyli kolejny statek z frakcji blobów, czyli mój przeciwnik naprawdę ma mocnych kilku zielonych zawodników, kilka zielonych okrętów, które naprawdę mocno mnie tutaj rządzą i niszczą po kolei. I tak, obrażenia. 2 plus 1 to jest 3. Brak mnie, żeby mi zniszczyć bazę, więc przeciwnik decyduje się złomować. Otrzymuje kolejne 2, czyli razem 5. Niszczy bazę. 4 plus 1, czyli mam 5 tylko punktów obrażeń. Moja tura. Na pewno będę musiał odrzucić. Oj. Nieciekawie. Niech dojdzie jedna karta, która będzie dość mocna. Bach. Och, no niezbyt. Może to jest... Ale tak, odrzucamy. Na pewno odrzucę zwiadowcę, bo mi się na razie nie przyda. I teraz właśnie macie okazję zobaczyć umiejętność tej igły. Na czas tej tury ta igła kopiuje ten statek, czyli mam jakby dwa wahadłowce. Gdybym miał jeszcze jakąś frakcję czerwoną, to ten sojusz by został też uruchomiony, bo ta igła jest z frakcji botów maszyn, kultu maszyn, frakcji kultu maszyn. Ale jej nie ma, więc tylko dwa jakby wahadłowce, czyli leczę się o 4 plus jeszcze raz za 4, gdyż mam jakby dwa wahadłowce, czyli z 5, 8, czyli 13 jest jeszcze cień szansy. I teraz ile złota? 2 plus 2 plus 1, czyli 5. No co, bierzemy tego cały czas, żeby się podleczyć Federację Handlową. Mam jeszcze 4, biorę za 2 z bota i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten ruch, jeśli chodzi o zakup. Obrażenia raptem tylko 1, więc przeciwnik ma 23. Koniec mojej tury. Spadły karty z rzędu handlu. Przepraszam Was najmocniej. 100 z kart odrzuconych. Przeciwnik. Co on tam? Oj. Proszę, widzicie o co chodzi w sojuszach? No to macie teraz okazję się przekonać. No proszę, no to już po mnie. No ale dobra, dokończmy turę. Dobierz kartę za frakcję żółtą. Proszę bardzo. Dwa razy dobierz kartę za sojusze zielonych, czyli raz i dwa. No już całe szczęście nie dobieram. Czy złamuję? Tak, zezłamuję kartę z ręki, proszę bardzo, żeby lepiej Wam pokazać no, zniszczenie mojego okrętu, mojej osoby. I tak, zezłamowane złoto. Mam 2 plus 1 plus 1, czyli 4, co kupuję, a kupię sobie tego bota za 3, niech już się zrobi, skoro jest taka czynność. I tak, obrażenia. Szybko licząc, 3 plus 8 to jest 11, plus 4, 15, plus 6, 21, ale mój przeciwnik jeszcze, żeby mnie dobić, złomuje sobie kartę, dzięki czemu uzyska 4 więcej obrażeń, czyli ma 25, proszę bardzo. Jeszcze złomuje, żeby dobrać sobie kolejną kartę. Oczywiście te opcje zostały uruchomione, bo to jest cecha tej gry, że najpierw wchodzą te opcje, dopiero później ta, czyli do 25 obrażeń, ciekawe co dojdzie, nie niweluje zazłomowanie tych opcji, które się uruchomiły, czyli 25, dobiera kartę, dobierz kartę, ohoho, dobierz kartę, plus 3 obrażenia, 28, plus 1, 29, czyli mnie doszczętnie zniszczył, bo mam 13, poległem, ale gdyby się to nie stało i mój przeciwnik chciałby mnie jeszcze bardziej dopiec i gdybym jakimś cudem przeżył, to na tej zezumowanej karcie była opcja wybrany przeciwnik odrzuca kartę. Tutaj jest to samo, czyli miałbym dwie karty do odrzutu, ale żeby mnie jeszcze bardziej dopiec i urządzić, to złamuję ponownie frakcję żółtą, gdzie jest opcja wybrany przeciwnik odrzuca kartę, czyli jakbym jakimś cudem przeżył, nie dość, że otrzymałem bardzo poważne obrażenia, to jeszcze bym musiał w swojej następnej turze odrzucić 3 karty. I gdyby do tego doszło, to zobaczmy, czy bym... No i zobaczcie. Piękna ręka, piękne rozdanie, ale 3 z tych 5 kart musiałbym odrzucić na 100 z kart odrzuconych, co nie ukrywam, by mnie dość mocno zabolało. No ale nie doczekałem tej chwili, przeciwnik mnie dość mocno rozwalił, nie miałem z najmniejszych szans, kiedy zaczął kompletować bloby, mimo że miałem kilka statków frakcji niebieskiej, które leczyły. Więc jak widzicie,
Pewien scenariusz ułożył mi się w grze, myślałem, że, że się ziści, ale niestety przeciwnik szedł w zielone i w żółte, więc w bardzo mocne karty przy sojuszach, co mieliście okazję zobaczyć na rozgrywce, jak bardzo skutecznie on je wykładał. Mam nadzieję, że dzięki tej przykładowej kolejnej rozgrywce zobaczyliście, że kolejna partia i kolejny raz potoczyła się zupełnie inaczej. Cieszę się, że wchodziły frakcje zielone i żółte, bo mogliście okazję zobaczyć w praktyce, jak wyglądają sojusze tychże frakcji, jak wygląda w praktyce taka potyczka, kiedy wchodzą właśnie sojusze, kiedy uruchamiają się kombosy, kiedy ta partia robi się naprawdę bardzo emocjonująca i bardzo mocno efektywna i skuteczna dla gracza, który ma po prostu silniejszą talię. Ja nie miałem jej słabej, bo oczywiście miałem już troszeczkę kart zezłomowanych, no ale obrażenia zadawane przez blobów i te żądlenia w postaci odrzucania kart były skuteczniejsze. Dziękuję Wam bardzo za spędzony czas, za poświęcenie tych kilkunastu minut na obejrzenie kolejnej rozgrywki. Zapraszam do linków poniżej, gdzie macie inne filmy z serii filmów o Star Realms i serdecznie zapraszam oczywiście na kolejne filmy, które już niedługo na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia, cześć!